Małe ruchy kierownicy. Z okazji rajdu, na którym się znajduję, rajd Radzikone non stop, zadałem ludziom tutaj z towarzystwa, które przyjechało, pytanie, jakie auto by kupili za 20 tysięcy? Oczywiście auto terenowe, no bo jakie inne, bo nagrywam film o terenówkach, tak? Więc każdy odpowiedział według własnego uznania, bo jedni, nie wiem, bolą z moty, inni bolą auta fabryczne, seryjne, jakieś do overlandingu, do turystyki. Także zobaczymy w filmie, co ludzie powiedzieli. Za 20 tysięcy? No dwie wyciągarki, a auto? Żadne. No to teraz żeś zaczął pytanie ciekawe. 20 tysięcy gotówki żywej i co bym zbudował? Zbudowałbym cokolwiek na mostach na pewno. Szybko, jak najszybciej, mocne, czyli tak, jakieś Pajero, tył, przód niech będzie Pajero, lekka budowa. A mówimy o zmocie, czy mówimy o seryjnym? Oj, wiesz, dobrze. Kurde, ale mi teraz zadał. No masakra. Słuchajcie, co? Go same pierdoły opowiada. Łukasz, no w tym momencie buduje na pewno albo na LJ-ce, albo na Pajero. Pajero, tył, zwłaszcza tył, bo mówimy teraz o samurajach, gdzie te półośki odciążone, one się wiecznie rwą przy większej mocy silnika. No to tak, tył Pajero, przód mogłoby zostać też na przykład Pajero. Silnik jak najbardziej stawiałbym na... Jeszcze niesprawdzony i jest, nie? Ale ja bym wsadził sobie V-kę. Ale jeśli bym sam budował, nie? Bo to jest ten koszt, który byśmy mogli ponieść, 20 tysięcy. A ile by to kosztowało, jakbyś musiał zlecić? Komuś? To na pewno około 30. No bo to swapy silnika i zmiany mostów, ingerencja w całe auto, no to jest 30-40 tysięcy, to jest tak na pewno. A 20 tysięcy to dzisiaj... No ciężko by było znaleźć w dzisiejszych czasach auto, które może wygrać rajd, jeśli można na nim pojeździć, ale na pewno nie wygramy na nim rajdu za dwie dychy. Sprzedaliśmy Range Rovera, tego, którego wcześniej miałem, za 18500, ale ten samochód też nie wygra rajdów, choć jest potężny motor, mosty tam są patrola, nie wygra rajdu, jest to ciężarówka, nie ma takiej opcji. Musimy budować jak najlżejsze auta do tych rajdów, najlepiej na wahaczach. Nie mieliśmy takiego, nie wiemy, co o tym powiedzieć. Ale na wahaczach auta są dla mnie przekozę. Sobie seryjną Suzuki Vitara za 8, może 9 tysięcy, ładuję w nią resztę, modyfikuję i patrzę sobie, ubawić się w terenie tak mocno. Bo za te pieniądze już jesteśmy w stanie mocno sobie pomodyfikować tą Suzuki, żeby ona jeździła sprawnie w terenie. Dobra, a czemu akurat Suzuki Vitara, na przykład, nie wiem, jakieś inne auto na przykład, nie wiem. Znaczy nie, bo ja mam spaczenie do Vitar i Grand Vitar, także lubię te auta, a chociaż nie. Okej, okay. Jakbyśmy wzięli Suzuki Samuraja seryjnego, kupili za 10 tysięcy, wrzucili w jego mocny Toyota, silnik BMW, jest okej. Okay. Bez zmiany zawieszenia sprężyny, tylko resory zostawili, też będzie działał. Bo no, ciężko jest, żeby ogarnąć auto terenowe w budżecie do 20 tysięcy, takie, żeby było na petardzie i jechało to, co tak, jak ja bym chciał. O, na chwilę obecną do jazdy turystycznej to jakiegoś ML-a, bo jest tego dużo i są w miarę jeszcze tanie, a bardzo łatwo wyliftować i radzą sobie, wyświnicie. No Vitara na chwilę obecną za droga. Droga jest z tego względu, że jest ich coraz mniej, gniją, korodują, części coraz mniej. Jakie tam jeszcze takie uniwersalne auto jest? Daihatsu Rocky jest takim niedocenionym samochodem. Przerabiam teraz akurat takiego. Ale mało jest. No mało jest, ale są w takich pieniądzach można zrobić naprawdę za 20 tysięcy to można już mieć wyciągarkę, ładną oponę, snorkel i taka fajna baza pod takie wyjazdy turystyczno z jakimś tam głębszym terenem. Nie? Seryjną Suzuki XL7, bo na przeróbki już nie starczy. I chyba na seryjną jeszcze nie starczy. Będzie trzeba dołożyć jeszcze trochę do zbierać. Czyli co, no to może coś innego, nie? Jednak. Nie ma tańszych aut już. 2 lata temu można było kupić auto do 20 tysięcy. A teraz jak się kupi auto do 20 tysięcy, to będzie trzeba
kolejne 10 wsadzić w remont. Albo 20. To już limitu nie ma, po prostu kwestia wyobraźni i przy remontach warto przerabiać niektóre rzeczy. Nie kupować seryjnego auta, nie robić remontów zawieszeń, tylko od razu zakładać przerobione, tak zwane tuningowe zawieszenie. 20 tysięcy złotych, zastanowiłbym się pomiędzy Grand Vitarą XL7 a Pajero Sportem. Zależy, do czego potrzebowałbym to auto. Jeżeli do turystyki offroadowej, myślę, że zastanowiłbym się nad Pajero Sportem lub właśnie Grand Vitarą. Ciężko stwierdzić, które auto jest tańsze w eksploatacji, natomiast Grand Vitara myślę, że przebija dostępnością części. To na pewno. Ciężko powiedzieć co jeszcze. Na pewno nie modyfikowałbym za bardzo auta. W tych pieniądzach chyba się nie da zupełnie. Co bym kupił? No w sumie powiem Ci tak, że to bardzo dobrze robi, ale trzeba jeszcze tutaj wsadzić tak z 30 koni więcej niż 1.3 seryjne. Blokadę na tył i słuchaj, tym pływasz, jeździsz i możesz objechać niejedną, dużą, większą zmotę. I to jest ciekawe. Zależy co lubisz, nie? Czy wolisz coś mniejszego? Ale nie no. V6, V8 też fajnie brzmi, nie? Zależy, czy idziesz właśnie w duże, silne, mocne, czy lżejsze i techniczne. Na takim radziku, jak teraz jesteśmy, mówię Ci, że takie małe, techniczne, fajne jak samurajek robi niesamowitą robotę. Myślę, że pozostałbym przy właśnie takich małych samochodach ze względu na ich właśnie małą masę i sprytność i zwinność w terenie. No i pewnie poszedłbym właśnie w jakąś Vitarkę albo, nie wiem, może nie samuraja, no właśnie chyba Vitarę i zrobiłbym ją tak... Może nie w pełni, jakbym sobie tego wymarzył, bo te 20 tysięcy to oczywiście byłoby mało, ale tak, to by było to, to byłby dobry start, żeby fajną bazę skonstruować. Jezus Maria, to jest za trudne pytanie i zbyt ograniczony budżet. Nie, no myślę, że topiłbym dalej w to, które mam, za dużo już poszło. Znaczy, kupiłbym chyba samuraja na tą chwilę, tak przyglądam się, bo to fajne, zwinne, dużo wjedzie w teren taki, przeciśnie się wszędzie, łatwe w miarę do naprawy, kosztowo też tak w budżecie, bo za 20 tysięcy więcej nic, reszta to trochę więcej kosztuje. Grand Vitara, dlaczego? Ponieważ sam ją kupiłem za 20 koła. Małe, lekkie, zwinne. Nie wiem, jakiś samuraj, zawsze mi się podobał kwadratowy, taki klasyczny. Tego bym nie budował już chyba drugi raz. Nie w tej kasie się nie zmieścisz, nie? Czyli Samurai Jimmy może. Teraz w tym momencie nic bym nie kupiła, bo mam Vitarkę. Czyli jednak teraz jest takie auto? Zostaje, na pewno zostaje. No może bym jej coś ewentualnie dokupiła. Tak myślę. 20 tysięcy, wiesz co, może inaczej. Nie kupiłabym innego auta, tylko doinwestowałabym to, co mamy, nie? Bo to mam, to jest wspaniałe auto. Cudowne. Raczej chyba bym nie wymieniła. 20 tysięcy? Zacząłbym jakiegoś samuraja oczywiście, bo samuraj to najlepsza terenówka. I na resorze byłby wtedy niestety. Dużo jeszcze na seryjnych mostach. No ale już by można było się pobawić. Jakiegoś patrola chyba, nie? Lubię duże samochody. Jakiś taki mocny silnik, 3,5, tak. Taki mi się ma. Co? Patrol 3,5? No nie wiem, no może 4. Taki największy, jaki mają, nie? A to 20 tysięcy, to mało. To chociaż sam silnik. Wiesz co, no ja jestem generalnie trochę świlięty na punkcie Grand Vitar, więc pewnie Grand Vitarę. I między innymi dlatego tutaj jestem, ale niestety swojej nie wziąłem, bo wczoraj do 22 składaliśmy reduktor. I niestety o tej 22 się okazało, że reduktor jest z Vitary dwulitrowej V6 długiej, a nie z Grand Vitary trzydrzwiowej i dwulitrowej. Mi się bardzo Granda podoba ze środka i z tego, że, i przez to, że jakby jest mega, moim zdaniem, jest najbardziej uniwersalną Suzuką, dlatego że jest naprawdę poliftowe, znaczy zresztą te przedliftowe też są dosyć komfortowe na asfalcie. I naprawdę w tym terenie jakoś sobie radzą i są stosunkowo lekkie i tak dalej. Silniki mają fajne i generalnie no, mi też jakby Grand Vitara, wielu osobom nie odpowiada Grand Vitara ze względu na wygląd, na jej wygląd, ale mi się podoba, więc też dlatego, zwłaszcza właśnie krótka i nie cabrio, taką jaką mam. No i to mi się głównie w nich podoba, a Vitary mi się jakoś tak super nie podobają, nie? Hiluxa, tylko dołożyłbym jeszcze z 50 tysięcy. Nie, za 20 tysięcy się nie da kupić terenówki, no bez jaj, no nie da się, no. Ale u Radzika jeżdżą takie, że się da.
więc jest zajebiście. Dalej Pajero. Auto, myślę, że wydaje mi się, na miasto całkiem spoko. Autostradowe prędkości 140-160 przy spalaniu 10-12 litrów, więc całkiem zacnie do tego. Blokada z tyłu, seryjnie. Także nie ma. Da radę kupić za 20 Pajero? Ja trafiłem za dużo mniej, chociaż no już tam przekroczyłem chyba ten limit, ale trafiła zabudowa, płyty pod silnik, LED, do tego jest kupiona winda, jeszcze nie założona. No ale za dwie dychy myślę, że coś się takiego uda kupić. Tak jedno. No opowiadaj, jak tam było? Dobrze było. Kierowca, szwagier, można powiedzieć, że offroadowa dziewica, pierwszy rajd w jego życiu, 15 pieczątek, wszystkie OS-y zaatakowaliśmy, niektóre za 2 punkty, niektóre za nawet 6, także seryjnym samurajkiem, bez blokad, bez niczego, na 31 calach da się jeździć, kosztowało auto 8 tysięcy, nowy silnik, nowe opony i jesteśmy. Co ja bym kupił za 20 tysięcy? Ciężko mi naprawdę się określić, bo i lubię jazdę turystyczną, lubię overlanding, ale lubię też poupalać w terenie. No niestety dobre auto, takie, które sprawdzi się i w overlandingu, i w jakiejś takiej wyczynowej jeździe, no to w tym budżecie tak naprawdę nie ma szans budować auta, ani kupić tak naprawdę, bo czy to nawet będzie Vitara, czy Gran Vitara, to uważam, że jest bardzo fajnym autem, do takiego czegoś, że jest mała, lekka, zwinna. To w tym budżecie ciężko zrobić, tym bardziej, że jeżeli się nie robi czegoś samemu, to trzeba zawsze doliczyć koszta robocizny, która no nie jest też jakaś tam, każdy chce zarobić, także trzeba liczyć tam też trochę tych pieniążków tam na to wyłożyć, części i tak dalej, więc robi się już naprawdę duża suma, bo podobało mi się to właśnie, co robi Radek teraz z tymi Grand Vitarami. Fajnie tuninguje właśnie ten patent na Pajero Mostach. Mam nadzieję, że to niedługo będzie sprzedało, bo to jest fajna opcja, bo z fajnego auta, tak jak tu mamy XL7, można zrobić naprawdę bardzo fajne auto do turystyki offroadowej, do przeprawy. No oczywiście budżet będzie pewnie około 50 tysięcy, jak nie więcej, no ale mamy fajne uniwersalne auto, które może być tak jakby zastępcze na przykład dla Toyoty Land Cruiser, bo bardzo bliźniacza konstrukcja. Co ja bym za 20 tysięcy zbudował? Raczej bym teraz celował auto takie typowo do upalania, żeby się pobawić na rajdach i trochę się porozbijać. Byłby to fabryczny samuraj na małych Simexach fabrycznych, pewnie 29 cala Simex. Resory obniżone bez żadnego liftu, jak najniżej, klateczka dookoła i tak bym się bawił. Bardzo mi się podobało to właśnie, jak chłopaki z Czech przyjechali do mnie na trial właśnie takim autem i po prostu robili kosmiczną robotę tym autem. Tam się nic nie psuło, bo wszystko było fabryczne. Ale mega, mega fajnie się to spisuje i na trawersach, i w jakichś takich technicznych przejazdach. Wiadomo, może nie w błoto, no bo małe koło, mały prześwit, no to nie będzie robił w błocie. Ale ja jestem taką osobą, która już unika błota, więc mnie interesuje już jazda typowo techniczna, kamienie, góreczki, trawersy, super sprawa. I właśnie chyba poszedłem w samuraja. W 200 tysiącach można kupić fajną sztukę, zdrową i jeszcze ją fajnie pomotać. No fajnie będzie, na pewno fajnie. Zaraz się wywrócę, będę leżał. A z tą budową to inaczej jest. Łukasz, tak trzeba budować auto, jak żeśmy zbudowali te. Dwie dychy samemu starczy. Tu za tobą.